tuż jak Bóg. W świecie kontemplacji pewne rzeczy wydają się oczywiste, ale jednocześnie trudne są do przekazania tym, którzy nie spotkali się jeszcze z modlitwą kontemplacyjną. Jedną z nich jest wolność, która wypływa z wiary w Jezusa Chrystusa. Pisał o niej chociażby święty Paweł, gdy pouczał chrześcijan, że wolność ta może być nawet powodem do zgorszenia dla ludzi słabej wiary i dlatego powinni powstrzymywać się od spożywania pokarmów ofiarowanych bożkom. W podobny sposób pogłębiona kontemplacja umacnia człowieka w dobrym i na trwałe wszczepia w Chrystusa, nawet jeśli nadal zdarza mu się grzeszyć. O tej niezwykłej zależności wspomina również kardynał Robert Sara. Pisze tak: człowiek, który kontempluje i spotyka swojego Stwórcę, już nigdy nie będzie taki sam. Może 100 razy upaść, 100 razy zgrzeszyć, 100 razy zaprzeć się Boga, ale część jego duszy definitywnie doszła do Boga. Mowa tu o wewnętrznej przemianie, która dokonuje się w duszy osoby wierzącej. To właśnie dlatego apostoł mógł powiedzieć, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy oznaczało to, że żaden grzech nie był już jego udziałem? Oczywiście, że nie. Nikt, nawet święty, nie jest bez grzechu, gdyż ten przywilej został udzielony jedynie 2 osobom, Jezusowi i Maryi. Jakie zatem są grzechy kontemplatyka? Grzechy osoby kontemplującej generalnie nie różnią się od tych popełnianych przez innych chrześcijan niekontemplujących. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, aby kontemplatyk był rozmiłowany w grzechu i popełniał grzechy ciężkie z lekkością w sercu. Wydaje się to aż nazbyt oczywiste. Przewaga osoby, która oddaje się modlitwie głębi, polega na tym, że w jego duszy zaszła zmiana, która nie wyobraża sobie życia bez Chrystusa i jego łaski, także łaski przebaczenia i miłosierdzia. Grzechy nadal ranią, ale dzięki kontaktowi z Bogiem nie stanowią już centralnej osi życia duchowego. W ten sposób słabość staje się okazją do spotkania z Bogiem, a gdzie wzmaga się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska. Jeżeli zatem dla kogoś słowa te są gorszące i twierdzi, że świętość jest równoznaczna z bezgrzesznością, niech poświęci odrobinę wysiłku i wejdzie w świat kontemplacji. Wszystko stanie się jasne i przepełnione duchem prawdziwej wolności. W doświadczeniu kontemplacyjnym człowiek przestaje myśleć i poznawać w zwykły sposób. To, czego doświadcza, nie da się opisać słowami ani obrazami. Oczywiście czasami zmuszony jest do wypowiedzenia kilku słów o kontemplacji, ale niech nikt nie myśli, że słowa wyjaśniają, co to jest i jak wspaniale odbija się w ludzkiej duszy kontemplowanie. Poznanie kontemplacyjne wykracza poza ludzkie możliwości. W pewnym sensie człowiek wychodzi z siebie i spotyka się z prawdą. Takie poznanie daje odpowiedzi na pytania, których rozum nie jest w stanie pojąć. Wchodzenie w kontemplację jest wchodzeniem w nowe życie. Jest to życie pełne światła i blasku, w którym wszystko staje się jasne. Jednocześnie doświadczenie to głęboko przemienia życie codzienne człowieka, zachęca do pokory i utwierdza w nim radosne usposobienie. Ludzie, którzy kontemplują, zaskakują tych, którzy nie kontemplują. Podobnie jak rodacy Jezusa pytali, skąd On to ma? Tak też jest z kontemplatykami. Nie da się ich zamknąć w jakimś schemacie lub opisać w kilku słowach. Oni po prostu są inni. Tak bowiem jest z tymi, którzy narodzili się z ducha, powie święty Jan. Kontemplacja przekracza nawet ich samych i często skłania do zanegowania wiedzy, którą posiadają. Kto pozna prawdę, nie cieszy się już z półprawd i hipotez, które wydają się tylko zaciemniać rzeczywistość, zamiast ją wyjaśniać. Wejście w kontemplację domaga się swego rodzaju śmierci i wejścia na wyższy poziom życia. Kontemplatyk staje się nową formą życia,
które prowadzi do znienawidzenia życia doczesnego. Tylko tak można zrozumieć słowa Jezusa: kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kontemplacja staje się wypełnieniem pragnień i intuicji człowieka. Przez nią człowiek ogląda Boga, ale Go nie widzi, słucha Go, mimo iż do uszu nie dociera żaden dźwięk. Pije ze źródła i czuje się nasycony, bo wie, że już nigdy nie będzie pragnął. Zostaje dotknięty przez Boga i podniesiony wyżej, dzięki czemu nabiera nowej perspektywy. Ocenia swoje życie z lotu ptaka i czuje się prowadzony. Wszystko, co czyni, jest udane, mimo iż często oznacza to podjęcie krzyża. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, polub go i wciśnij subskrypcję. Zostań z Bogiem, któż jak Bóg.